stoimy przed miejscem, które w historii życia księdza biskupa Adolfa Piotra Szelążka odgrywa wyjątkową rolę, dlatego że w tym miejscu, dokładnie w Zamku Bierzgowskim, w tym zamku pokrzyżackim, domu zakonnym zamieszkał. Zamieszkał tutaj 20 sierpnia 1946 roku. Kilka miesięcy wcześniej, dodajmy, w połowie maja został zwolniony z więzienia i deportowany do Polski, do tej Polski w zmienionych granicach. Jest w Przemyślu, ale to tylko jedną dobę, potem trafia do Kiec, dlatego że tam jest jego uczeń, ksiądz biskup Czesław Kaczmarek, tam przebywa do 10 sierpnia. 10 sierpnia wyrusza w drogę już na północ. Wiemy, że kieruje się do Torunia, do tego miejsca, ale zatrzymał się jeszcze w Warszawie. Jest taki moment, nawet trudny trochę w jego życiorysie, bo zachorował. Wydaje nam się, że to była jakaś choroba serca, jakieś osłabienie. Kilka dni przebywa w Warszawie. 18 sierpnia dociera do Torunia i 20 sierpnia już zamieszkuje w tym miejscu. To miejsce staje się dla niego taką namiastką, można powiedzieć w pewnym sensie, stolicy, siedziby diecezji łódzkiej, którą opuścił, jak sam siebie określa. To jest biskup, który był wygnańcem, bo przecież nie opuścił swojej diecezji, dlatego że chciał, tylko dlatego że musiał, że go wywieziono z tej diecezji. I to jest miejsce, które jak opisuje nam, towarzyszy nam właściwie w tych ostatnich momentach życia księdza biskupa. Te 3,5 roku to jest bardzo intensywny okres w posłudze księdza biskupa, bo to miejsce, można powiedzieć, też odgrywa miejsce wręcz kurii diecezjalnej łódzkiej, która jest no, przecież w funkcjonowaniu kościoła lokalnego niezwykle istotna. Stąd wychodzi masę korespondencji, do przychodzi korespondencja, odwiedzają księdza biskupa różni goście, od biskupów, ale także kapłanów, sióstr zakonnych, szczególnie zgromadzenia, które powołał do istnienia, czyli zgromadzenia sióstr terezjanek, wybrana matka Bernardyna Nakonocka zostaje tutaj, przyjeżdża, żeby się spotkać ze swoim biskupem, prawda? I mamy, więc to miejsce tętni życiem. Tutaj biskup przeżywa swoją 60. rocznicę swoich święceń, kapłańskich. Wiemy, że to miejsce wtedy było miejscem, do którego przybył chociażby prymas August Chlont, kilkoro biskupów chełmińskich, także biskup z Płocka. To jest miejsce, w którym odwiedzają księdza biskupa kapłani jego diecezji. To jest także miejsce, z którego on wyjeżdża, przynajmniej dwukrotnie wiemy, żeby na spotkaniach konferencji Episkopatu Polski. Wreszcie to jest miejsce, do którego trafiają także jego diecezjanie, bo jego diecezjanie szukają nawet takich prozaicznych rzeczy, jak jakieś te potwierdzenia, że przyjęli sakramenty wcześniej, żeby mogli na przykład zawrzeć związek małżeński. I piszą do biskupa, proszą o pomoc. Więc to są naprawdę bliskie takie relacje księdza biskupa właśnie z całym gronem swoich diecezjan. Przychodzi grudzień, koniec grudnia 1949 roku. Biskup zachorował. Przeziębienie, grypa, która kończy się ostatecznie jego śmiercią po kilku tygodniach. 9 lutego biskup umiera. 12 lutego jego ciało zostało przewiezione do Torunia i 13 ma miejsce pogrzeb, któremu przewodniczy ksiądz prymas Stefan Wyszyński. Ksiądz biskup został pochowany w kościele świętego Jakuba, w pięknym gotyckim kościele w krypcie pod prezbiterium. Obecnie toczy się proces beatyfikacyjny księdza biskupa. Widzimy tutaj za mną, jest taka tablica, która też nas informuje, że w 2010 roku właśnie odbyło się tutaj pewne wydarzenie związane właśnie z kolejną rocznicą okrągłą śmierci księdza biskupa. I też tego roku, można powiedzieć, rozpoczął się taki oficjalny proces starania o wyniesienie księdza biskupa na ołtarz. Thank you.
Ważnym momentem w życiorysie księdza biskupa Adolfa Piotra był oczywiście czas wojny. Czas wojny, który dla niego samego, dla diecezjan, dla kapłanów jego diecezji był czasem niezwykle trudnym. Przypomnijmy, że kiedy 17 września weszły oddziały rosyjskie na wschodzie w teren Rzeczpospolitej, no to pierwszymi tymi, którzy okupowali, którzy zajęli teren jego diecezji, byli Rosjanie. Potem przychodzi rok 1941, pojawiają się Niemcy, potem przychodzi rok 1944, znowu pojawiają się Rosjanie, więc można powiedzieć, że biskup przeżył w ciągu wojny, jak i jego cała diecezja, momenty niezwykle trudne, dlatego że każda wojna, każda okupacja, zmieniające się sytuacje, przemarsz wojsk, ewakuacje, to jest trudny moment dla wszystkich mieszkańców, trudny moment dla Kościoła. Biskup też doświadczył w 1943 roku, jak i jego cała diecezja, kapłani, wierni, też tych trudnych momentów związanych z mordami, a właściwie takim echem różnych też sytuacji trudnych, związanych z mordami, które zostały dokonane na mieszkańcach, Polakach, przez różne grupy Ukraińców. Kiedy Rosjanie w 1944 roku zajęli jego diecezję, historia zmieniła się znowu kolejny raz diametralnie, dlatego że Rosjanie teren diecezji biskupa właściwie przyłączyli do swojego państwa, tego w zmienionych granicach. Ukraina stała się częścią Związku Radzieckiego. Biskup przez kilka miesięcy funkcjonował w tej nowej rzeczywistości, ale po kilku miesiącach stał się jednym z głównych, można powiedzieć, wrogów, ludzi niewygodnych tej nowej sytuacji. Po kilku miesiącach, na początku stycznia 1945 roku, został aresztowany. Był już sędziwego wieku, przypomnę, urodzony w 1865 roku. Biskup, który przeżył kolejne kilkanaście miesięcy w więzieniach sowieckich. My mamy pewne wyobrażenie, znamy trochę życiorysów różnych osób, które nam mówią, jakie to były warunki, co się tam działo. Też mamy wspomnienia księży, bo też księża, inni byli w tych więzieniach, dokładnie w miejscach przetrzymywania razem z biskupem. Trudny czas, ale też znamy piękne świadectwa różnych osób, które mówią nam o zachowaniu biskupa. Biskup po kilkunastu miesiącach zostaje zwolniony, ale właściwie zwolniony tylko z więzienia. Został przewieziony, dokładnie deportowany do Polski w tych zmienionych granicach. Opuścił swoją diecezję. Diecezja, która jeszcze kanonicznie istniała, ale terytorialnie właściwie, można powiedzieć, przestała istnieć. Biskup pojawia się w granicach Polski 17 maja 1946 roku. Zatrzymuje się na moment w Przemyślu, a potem od 10 sierpnia przebywa u swojego ucznia, biskupa Czesława Kaczmarka, który jest biskupem kieleckim od 1938 roku. Znają się jeszcze z historii diecezji płockiej, ponieważ tam się spotkali. Biskup zaczyna już właśnie w Kielcach prowadzić taką działalność jak biskup. Zaczyna wysyłać pierwsze listy, zaczyna dziękować za wolność, zaczyna dziękować różnym osobom, które starały się o to, aby wyszedł z tego więzienia. Dziękuję też różnym osobom, które modliły się za niego. Dziękuję biskupom polskim. I dziękuję też swoim diecezjanom, ale Kielce to nie jest ostatni przystanek w tej historii powojennej księdza biskupa. 10 sierpnia przez Warszawę udaje się do Torunia. Jest taki krótki epizod warszawski też w życiorysie księdza biskupa. Nie znamy go w szczegółach, ale te relacje, które mamy,
pozwalają nam sądzić, że biskup miał jakieś załamanie takie zdrowotne. Wydaje się, że to jest związane z sercem, ale być może jeszcze inne komplikacje. I kilka dni spędził w szpitalu i 18 sierpnia 1946 roku udał się w drogę do Torunia, dokładnie do miejscowości Zamek Bierzgowski, ale najpierw przybył do Torunia. Wydaje nam się, że zatrzymał się w parafii, w miejscu, przy świątyni, która potem stała się bardzo ważna w jego życiorysie. Czyli zatrzymał się przy kościele w parafii świętego Jakuba w Toruniu, ponieważ tam od pewnego czasu, mniej więcej od 2 miesięcy, przebywał jako administrator kanclerz jego kurii, czyli ksiądz Jan Szych. Osoba bardzo bliska, funkcja kanclerza w diecezji jest osobą kluczową, który współpracuje z biskupem, właściwie tworzy jakby cały obraz diecezji. I ten kapłan, który posługiwał jak kilkoro innych kapłanów jeszcze w diecezji chełmińskiej, w tej południowej części, na przykład w Toruniu, na przykład w Jabłonowie Pomorskim, w miejscowości Pniewite. Często ci księża posługiwali też właśnie przy domach, przy różnych dziełach zakonnych Zgromadzenia Sióstr Pasterek. Tak samo było z księdzem Janem Szychem. Posługiwał siostrom zakonnym, siostrom pasterkom, związał się z Toruniem. I cóż, wiemy, że to właśnie ten kapłan zaczął starać się o to, żeby znaleźć miejsce, gdzie jego biskup po zwolnieniu z więzienia mógłby osiąść. I tu pojawia się historia związana z tym miejscem, w którym jesteśmy, czyli z Zamkiem Bierzgowskim. Jest osobna miejscowość Zamek Bierzgowski, ale tożsamość tej miejscowości to zamek. Zamek, czyli miejsce, które kojarzy nam się już ze swojej nazwy, ze średniowieczem i rzeczywiście taką ma genezę, ponieważ to jest miejsce związane z pobytem w ziemi chełmińskiej, zakonu krzyżackiego, czyli zakonu rycerskiego, który został sprowadzony przez Konrada Mazowieckiego, aby pomóc uporać się z takim pogańskim sąsiedztwem różnych plemion pruckich. Wiemy, że stworzyli tutaj bardzo takie sprawne państwo, między innymi dzięki temu, że pobudowali sieć, mówimy zamków, ale sieć klasztorów i między innymi ten Zamek Bierzgłowski to była jedna z tych sieci. Zakon krzyżacki przestaje istnieć w tym miejscu po drugim pokoju toruńskim, czyli po 1466 roku. Ten pokrzyżacki zamek jest własnością prywatną, własnością miasta Torunia, własnością państwa pruskiego. I w okresie międzywojennym, przechodzimy do XX wieku, tym miejscem, bardzo też dodajmy zniszczonym przez wieki, zainteresowała się diecezja chełmińska, dokładnie biskup, który chciał uczynić z tego miejsca, poszukiwał miejsca na dom rekolekcyjny, taki dom, można powiedzieć, też dla księży emerytów, którzy mogliby spędzić swój jakiś czas, urlop, odpoczynek. I to miejsce w 1929 najpierw jest wydzierżawione przez diecezję chełmińską. Ówcześnie biskupem był Stanisław Wojciech Okoniewski, bardzo zasłużony biskup dla diecezji chełmińskiej, który to głównie jego decyzja, że to miejsce zostało najpierw wydzierżawione, a potem po kilku latach, dokładnie w 1933 roku, zostało kupione. Miejsce to wymagało oczywiście gruntownego remontu i do dnia dzisiejszego widzimy, jak te remonty właśnie uczyniono w tym miejscu. Trwały one do 1936 roku, czyli właściwie można powiedzieć, że 3 lata przed rozpoczęciem wojny to miejsce zaczęło w pełni funkcjonować. Był to właśnie taki dom rekolekcyjny, dom wakacyjny dla księży, także dla kleryków. Mamy też takie ciekawe zdjęcie, jak ksiądz biskup Stanisław Wojciech Okoniewski jest właśnie w tym miejscu, w otoczeniu księży, w otoczeniu
też kleryków. I to miejsce, tak jak dzisiaj widzimy, chociażby ta kaplica, która nam właściwie przypomina średniowiecze, ale to jest rzeczywistość, która powstała w tym okresie międzywojennym, w latach 30. I to miejsce z racji tego, że po wojnie w tym miejscu zamieszkał ksiądz biskup Adolf Piotr Szelążek, jest wyjątkową pamiątką po księdzu biskupie, dlatego że to wyposażenie, z wyjątkiem tych ławek, które stoją tu na środku, ale te stale, ten ołtarz przedsoborowy, to są miejsca, w których, przy których ksiądz biskup przebywał bardzo często, jako kapłan, jako biskup celebrował, jeżeli był tylko w tym miejscu, oczywiście celebrował codziennie Eucharystię. Dlatego to miejsce, ten ołtarz jest wyjątkową pamiątką po księdzu biskupie. Można powiedzieć, że niewiele jest takich pamiątek zachowanych do dnia dzisiejszego, które byłyby tak naznaczone obecnością księdza biskupa. Ksiądz biskup przez Warszawę dociera do Torunia, tak jak powiedziałem. 20 sierpnia zamieszkuje w tym miejscu. Zamieszkuje tutaj w bliskiej sąsiedztwie tej kaplicy, bo można powiedzieć, że po drugiej stronie, za tymi drzwiami czy za tym gotyckim portalem. To jest taka część, która nam nie przypomina takiego średniowiecznego, nawet przebudowanego zamku, bo rzeczywiście to była taka część najbardziej zburzona, zaniedbana i trzeba było zupełnie ją przebudować. I tam powstały mieszkania, właściwie na każdym piętrze od parteru. I właśnie na poziomie tutaj kaplicy ksiądz biskup, na poziomie tego pierwszego piętra zamieszkał. Ta kaplica była w jego bliskim sąsiedztwie. I to miejsce przez blisko 3,5 roku staje się miejscem, które z jednej strony oddziałuje na biskupa, więc można powiedzieć, że w życiorysie księdza biskupa pojawia się pewna rzeczywistość, tożsamość tego miejsca, Zamku Bierzgowskiego. Dzisiaj każdy, kto dotyka historii księdza biskupa, dotyka tej miejscowości. I ta miejscowość jakby staje trochę przed nim, przecież to jest niewielka miejscowość. Tak jak powiedziałem, tożsamość tej miejscowości to jest właściwie to miejsce, gdzie ksiądz biskup zamieszkał. Z drugiej strony ksiądz biskup nadał też temu miejscu swoją własną też tożsamość, poprzez to, że on jako biskup tutaj zamieszkał, ale on jako biskup stworzył tutaj taki zalążek, taką tymczasowość, można powiedzieć, stolicy swojej diecezji. Nie istniała ta diecezja terytorialnie. Biskup był poza terenem swojej diecezji, ale jak sam siebie określał, na wygnaniu, to właśnie to miejsce staje się taką stolicą diecezji. A kościół w niedalekim Toruniu, kościół świętego Jakuba, cała ta parafia, ale kościół świętego Jakuba, mógłbym powiedzieć, że jest taką może katedrą w czasie, kiedy ksiądz biskup przebywał tutaj te 3,5 roku. Wiemy, że często wyjeżdżał z Zamku Bierzgowskiego. Jeżeli jechał do Torunia, to właściwie najczęściej przebywał. No, trudno nam to odtworzyć w detalach, bo nie mamy takiego itinerarium szczegółowego podróży księdza biskupa, ale wiemy, że bywał często w Toruniu i zatrzymywał się oczywiście w kościele świętego Jakuba, na plebanii kościoła świętego Jakuba. Więc ten Zamek Bierzgowski, Toruń i kościół świętego Jakuba to są wyjątkowe miejsca w życiorysie księdza biskupa. I te miejsca, tak jak mają swoją własną historię, Toruń, Zamek Bierzgowski, to jest historia sięgająca od XIII wieku, to w XX wieku, po II wojnie światowej, też te miejsca, one zaczęły jakby nabierać swojego też pewnego wyrazu poprzez swojej tożsamości, też poprzez obecność księdza biskupa. Ksiądz biskup na Zamku Bierzgłowskim próbował prowadzić
działalność tak jak każdy biskup. Czyli spotykał się, myślę, że najczęściej z kapłanami, ale też w tym miejscu pomagały mu w takim życiu codziennym siostry zakonne. Już przed wojną biskup Chełmiński poprosił, aby do tego miejsca przybyło zgromadzenie z obszaru też diecezji chełmińskiej siostry franciszkanki od pokuty i miłości chrześcijańskiej. I te siostry przebywały już przed wojną w tym miejscu, potem był czas wojny, więc ten dom został zagospodarowany przez Niemców zupełnie w inny sposób. Po wojnie siostry przybyły. Kiedy ksiądz biskup w sierpniu 1946 roku przybywał do tego miejsca, już siostry tutaj były. I siostry razem z księdzem biskupem to domownicy tego miejsca do 1950 roku, do śmierci księdza biskupa. I dzięki siostrom, to trzeba też wyraźnie powiedzieć, my posiadamy dzisiaj wiele szczegółowych informacji i o codzienności, ale też o pewnych wydarzeniach wyjątkowych z historii księdza biskupa i tego miejsca od 1946 roku do śmierci księdza biskupa. To dzięki siostrom, które prowadziły taką szczegółową kronikę, jak to w domach zakonnych, klasztorach bywa, że prowadzi się kronikę wydarzeń i w tej kronice wydarzeń często odnotowuje się gości, którzy przybywają do tego miejsca, do tego klasztoru, do tego domu zakonnego. I dzięki właśnie siostrom franciszkankom posiadamy wiele szczegółowych informacji, na przykład jak ksiądz biskup przeżywał w 1948 roku swój diamentowy jubileusz święceń kapłańskich. Wiem, że to było dla niego ważne wydarzenie, ale też dla otoczenia, dla biskupów chełmińskich, dla biskupa płockiego, bo przecież związany z Płockiem jego kapłaństwo, czas seminaryjny, także jego biskupstwo. Ale też chcę dodać, że dzięki tej kronice na przykład wiemy, że do tego zamku, do tej siedziby księdza biskupa przybywali także świeccy. Wspomnę tu jedną osobę, profesora Karola Górskiego, wybitny w tym czasie już historyk Kościoła, historyk duchowości w Polsce, który też w 1946 roku pojawił się w Toruniu, kiedy powstawał uniwersytet, kiedy tworzyło się środowisko naukowe. Nie znam genezy ich własnych relacji, kiedy się poznali, ale śledzimy właśnie obecność kilka razy pana profesora, jego żony. Zachowały się nawet listy, pewna korespondencja z okazji też świąt. I między innymi pan profesor razem z żoną byli obecni na jubileuszu księdza biskupa Adolfa Piotra Szelążka. Wiemy, że księdza biskupa odwiedzali także na przykład redemptoryści toruńscy, którzy od okresu międzywojennego związani są z Toruniem. Wiemy, że ksiądz biskup przyjmował tutaj całą grupę swoich kapłanów. Wiemy, że ksiądz biskup przyjmował też siostry terezjanki. Myślimy tu przede wszystkim o tym czasie, kiedy to zgromadzenie po wojnie się odradza. Biskup zakłada je przed wojną, ale czas wojny właściwie poczynił ogromne spustoszenie. Można powiedzieć, że to zgromadzenie przetrwało dzięki niewielkiej grupie sióstr, bo właściwie domy zakonne przestały istnieć. Zasadniczo te domy zakonne w odrodzonej Polsce pozwolono zakładać ich na terenie dzisiejszej północno-wschodniej części Polski. I kiedy po wojnie zwoływano kapitułę, kiedy wybrano kolejną przełożoną generalną tej wspólnoty, to matka Bernarda Nakonowska przyjeżdża do tego miejsca, aby spotkać się z biskupem. Więc jest całe grono osób, które nawiedza to miejsce, dlatego że jest tu biskup. Dlatego, że jest tutaj ta tożsamość diecezji łódzkiej, dlatego że w tym miejscu szuka się od relacji z biskupem osobistym, ale szuka się też tej relacji, tej diecezji, która jest na wygnaniu. Szuka się czasami prozaicznych kwestii
świeccy piszą do księdza biskupa, do kapłanów z jego otoczenia, ale najczęściej te listy są kierowane do księdza biskupa. Proszą na przykład o potwierdzenie tego, że przyjęli, no właśnie, mieszkając na terenie diecezji łódzkiej na Wołyniu, na przykład sakramenty, sakrament chrztu, po to, żeby można było przyjąć kolejne sakramenty. Głównie chodzi o sakramenty małżeństwa. Przecież ci ludzie próbowali i zakładali rodziny, próbowali układać życie w tym miejscu, w tej zmienionej rzeczywistości. Także i w Toruniu, w okolicach była pewna grupa tych osób, ale najczęściej oni mieszkali na terenie Śląska. I do dnia dzisiejszego tak jest, że te grupy wołuniaków są przede wszystkim związane ze Śląskiem, na przykład z Wrocławiem. I w każdym razie to miejsce tętniło życiem. Z tego miejsca też biskup wyjeżdżał dalej niż tylko do Torunia. Wiemy, że przynajmniej dwa razy w roku 1949, czyli można powiedzieć, że kilkanaście, może nawet nie, miesięcy przed swoją śmiercią, biskup dwa razy był na spotkaniach konferencji Episkopatu Polski. To jest takie gremium, którego członkiem był biskup. Przecież kiedy został biskupem, potem biskupem łódzkim, najpierw był pomocniczym w Płocku, potem biskupem łódzkim, był częścią Episkopatu Polskiego. I dlatego też ta obecność na posiedzeniach konferencji Episkopatu Polski to jest oczywista część obecności biskupa, jego posługi, ale to był już sędziwy człowiek, który przeszedł bardzo wiele, więc wiemy, że był dwa razy. Wiemy, że był w kwietniu w Gnieźnie, można powiedzieć stosunkowo blisko, ale też był we wrześniu na Jasnej Górze na spotkaniu z księżmi biskupami. Wiemy, że nawiązywał z nimi relacje jeszcze w inny sposób, szczególnie przez korespondencję. Biskupi, łącznie z księdzem biskupem Prymasem, Augustem Chlądem, też bywali na Zamku Bierzgłowskim, dlatego też to miejsce rzeczywiście ma dzisiaj z perspektywy obecności księdza biskupa, ma no, swoją bogatą historię, można by tak powiedzieć, że dzięki obecności księdza biskupa Zamek Bierzgłowski właściwie wpisał się w historię Kościoła w Polsce tego okresu powojennego, jako miejsce, które no, związane z życiorysem konkretnego biskupa, więc jest to miejsce odnotowywane na poziomie no, każdego podręcznika do historii Kościoła w Polsce po II wojnie światowej. Biskup wielką taką czcią i taką troską otaczał swoich księży. To nie jest nadużycie, dlatego że ci księża dla niego w podtrzymywaniu, szukaniu, trosce o diecezję łódzką, no to odgrywali fundamentalną rolę. Więc biskup po pierwsze pisał do swoich księży, on ich szukał po całej właściwie Polsce, pisał do różnych diecezji, ale też biskupi, którzy przyjeżdżali tutaj, informowali księdza biskupa o tych księżach właśnie z diecezji łódzkiej i sami przyjeżdżali do tego miejsca, aby spotkać się ze swoim biskupem. Mamy takie ciekawe relacje nawet sióstr, jak opisują, że w okresie Bożego Narodzenia przyjeżdża tutaj konkretna grupa księży, aby ze swoim biskupem też przeżyć ten wyjątkowy czas. Więc grupa księży to jest bardzo ważna grupa, która nawiedza to miejsce. Dodajmy, że ci księża też byli w tym najbliższym otoczeniu księdza biskupa, bo członkowie kapituły diecezji łódzkiej, nawet też potem ci nowo mianowani, to oni byli w dużej mierze związani z tym miejscem. Oni też tutaj mieszkali. To oczywiście chodzi o pojedyncze osoby już po śmierci księdza biskupa. Kiedy udamy się do Torunia, na cmentarz parafialny parafii świętego Jakuba, to mamy całą kwaterę właśnie księży diecezji łódzkiej i to są właśnie księża, kanonicy, którzy też mają w swoich życiorysach ten moment nawet mieszkania w tym miejscu, albo mieszkania w Toruniu, czy też troszkę w innym, ale w bliskim sąsiedztwie Torunia. I dlatego też oni
historii księdza biskupa też odgrywają swoją ważną rolę. Przychodzi moment też trudny dla księdza biskupa, związany z jego chorobami. To nie tylko chodzi o tą chorobę, która prowadziła ostatecznie do śmierci, ale są takie momenty, my je znamy trochę z korespondencji. Kiedy czytałem korespondencję, to zauważyłem, że biskup czasami informuje, że na przykład był chory przez jakiś okres czasu, że był przeziębiony, albo że w ogóle tu warunki też były dosyć takie spartańskie. Jak nawet pisze czasami, jaka była temperatura w tym miejscu, w tych pomieszczeniach, no, zimą, jesienią. Tutaj trudno jest w tych gabarytach utrzymać wysoką temperaturę, nawet do dnia dzisiejszego tak jest. Więc poznajemy trochę codzienności księdza biskupa, ale ona jest jeszcze, myślę, do odkrycia, dlatego że nikt tak szczegółowo nie zajmował się tą codziennością księdza biskupa. I sam przeglądając do pozycji, kiedy w zeszłym roku mieliśmy tutaj w Toruniu konferencję, spotkanie, przejrzałem trochę jego listów, korespondencji. One dość dużo mówią o księdzu biskupie. Myślę, że do tej pory niewiele zwracaliśmy uwagę na właśnie na to źródło. I ono nam może coś jeszcze powiedzieć o księdzu biskupie, o tym czasie, o takiej codzienności, którą ksiądz biskup przeżywał w tym miejscu. Przejdźmy do ostatnich tygodni życia księdza biskupa. Ksiądz biskup zachorował, przeziębił się pod koniec 1949 roku. Można powiedzieć, że w oktawie Świąt Bożego Narodzenia. I ta choroba, przeziębienie, prozaiczna jakaś choroba, ona doprowadziła ostatecznie do śmierci księdza biskupa 9 lutego 1950 roku. Mamy bardzo szczegółowy opis ostatnich godzin życia i uroczystości pogrzebowych, bo uczyniły to siostry franciszkanki, które w tym miejscu mieszkały razem z księdzem biskupem, dlatego też one w tej pamięci o księdzu biskupie odgrywają ogromną rolę. Przechowały potem te źródła u siebie w swoich zakonnych archiwach i my dzisiaj możemy z nich korzystać, żeby poznać te ostatnie momenty życia, ale też i wydarzenia po śmierci księdza biskupa. Wiemy, że to było pewne wydarzenie dla i społeczności Zamku Bierzgowskiego, dla mieszkańców Torunia, bo ciało księdza biskupa zostało przewiezione do Torunia, najpierw do kościoła świętych Janów, ówcześnie to była bazylika mniejsza, dzisiaj to jest kościół katedralny w Toruniu, czyli piękny kościół, najstarszy kościół parafialny, taka można powiedzieć matka wszystkich kościołów parafialnych w Toruniu, dzisiaj katedra. I w uroczystej procesji starówką ze Starego Miasta do Nowego Miasta, czyli z kościoła świętych Janów do kościoła świętego Jakuba, procesyjnie przeniesiono trumnę z ciałem księdza biskupa. Myślę, że to był chyba jeden z największych pogrzebów, który miał miejsce w Toruniu po wojnie, a na pewno taki pogrzeb, który miał charakter religijny, no oczywiście też śmierć biskupa, no to jest pewne wydarzenie, nawet jeżeli nie biskupa tej diecezji, to jednak biskupa. Myślę, że drugiego takiego pogrzebu w tym okresie powojennym do przemian w Polsce, myślę, nie było w Toruniu. I też właśnie dzięki tym rozbudowanym takim uroczystościom pogrzebowym mamy też właśnie pewne historie, które są spisane dzisiaj, niektóre uległy no, zapomnieniu, bo osoby odeszły, ale mamy trochę wspomnień właśnie z tego pogrzebu. Niektórzy nie kojarzą księdza biskupa z pobytem, to znaczy nie byli w Zamku Bierzgowskim, nie mają spotkań, ale pamiętają wydarzenie pogrzebu. Ten pogrzeb odbił się echem
i można powiedzieć jest obecny jeszcze w życiorysach pewnej grupy osób. 13 lutego ma miejsce pogrzeb księdza biskupa, złożenie jego ciała do krypty pod prezbiterium w kościele świętego Jakuba. Trzeba dodać, że tym uroczystościom przewodniczył ksiądz prymas, wtedy od niedawna nowy ksiądz prymas, Stefan Wyszyński. Dlatego też to też jest bardzo ciekawy kontekst. To jest u początku, można powiedzieć, posługi księdza prymasa Stefana Wyszyńskiego. On bierze udział w pogrzebie księdza biskupa, który ma historię, można powiedzieć, męczennika, który przeżył więzienie sowieckie, który został wygnany, który przeżył, można powiedzieć, i doświadczył dobrodziejstwa tego nowego, powstającego, rodzącego się, definiującego się systemu politycznego, polityczno-społecznego. I wydaje się, że ta obecność dla nas nawet ma taki charakter symboliczny księdza prymasa. On tak naprawdę za 3 lata sam doświadczył już na, można powiedzieć, własnej skórze właśnie tego nowego systemu, bo zostanie sam internowany. I to dodajmy, że internowany w Toruniu, nie pod Toruniem, ale stosunkowo blisko Torunia, bo 70 km od Torunia miejscowość Rywałt Królewski, to jest miejscowość, klasztor kapucynów, i tam ksiądz prymas swoje pierwsze kilkanaście dni odosobnienia tam spędził. Czynię takie trochę odniesienie, dlatego że uważam, że w historii też Kościoła warto zobaczyć trochę szerzej pewne wydarzenia. To nie jest tak, na nasze życie, na różne wydarzenia, które nam towarzyszą, składają się też te takie wydarzenia, które może na początku niewiele mówią, albo wydaje nam się, że są jednorazowymi wydarzeniami, ale historia księdza biskupa Szelążka i jego śmierć, ostatnie lata życia dla księży i biskupów w Polsce, moim zdaniem, to była bardzo dobra ilustracja tego, co może z perspektywy czasu, ale co to znaczy żyć w tej Polsce, która na pewno nie wyglądała tak samo jak Polska przed II wojną światową. I dlatego też różne drobne sytuacje, różne wydarzenia, to są też te historie związane z księdzem biskupem Szelążkiem, którego, mogłbym powiedzieć, że pewne echa, może pewne okruchy można zobaczyć, można odnieść do historii też innych biskupów, a szczególnie do księdza prymasa. U początku posługi księdza prymasa Stefana Wyszyńskiego jest historia, można by powiedzieć, pierwszego powojennego męczennika, biskupa, członka Konferencji Episkopatu Polski. Po pogrzebie Kościół świętego Jakuba staje się wyjątkowym miejscem dla tych, którzy podtrzymują pamięć o księdzu biskupie. Można powiedzieć, że przez kolejne kilkadziesiąt lat, a właściwie do dnia dzisiejszego, i chyba tak będzie długo jeszcze, ksiądz biskup będzie kojarzony z Toruniem, z miejscem jego pogrzebu, i to będzie miejsce, które będzie ściągało różne osoby związane z jego posługą, związane z biskupstwem. Na początku to są przede wszystkim kapłani z diecezji łódzkiej, którzy dopóki żyją, zbierają się w rocznicę śmierci księdza biskupa, którzy też są fundatorami w 1961 roku takiej płyty położonej nad wejściem do krypty, która ciekawie, ta płyta właśnie była przez wiele lat zaraz tuż przed ołtarzem posoborowym. Tak bardzo się ciekawie to zbiegło, że chcąc dojść, można powiedzieć, do tego ołtarza posoborowego, czyli po Soborze Watykańskim II, właśnie można powiedzieć, że się wchodziło wręcz niejako w
tą część, w prezbiterium przez, no właśnie, przez tą płytę, obok tej płyty. Myślę, że dla tych, którzy przekraczali tą granicę między nawą a prezbiterium, to wejście przez płytę, no, gdzie jest napisane, kto tu spoczywa, myślę, że też miało ważne miejsce do utrwalenia pamięci o księdzu biskupie. Przyjeżdżają siostry zakonne, czyli siostry terezjanki. Przyjeżdżają świeccy. Jest też całe grono osób, które pamięta o księdzu biskupie, tych, którzy mieszkają w Toruniu, czy może w najbliższej okolicy, dla których osoba księdza biskupa nie była obca, tylko chociażby związana ich korzeniami z diecezją na Wołyniu, albo też niektórzy mają pewną historię związaną właśnie z już tym pobytem księdza biskupa te 3,5 roku w Zamku Bierzgłowskim. I tu może przywołam jeszcze jedną historię, jedną postać. Pani Cecylia Zachwoszcz, żyjąca jeszcze, jako nastoletnia dziewczynka została wysłana do księdza biskupa, kiedy on tutaj mieszkał w Zamku Bierzgłowskim, mieszkała na terenie parafii świętego Jakuba i została wysłana z korespondencją, która przyszła jakimś przesyłką do księdza biskupa. I ksiądz biskup, wiemy, że ją przyjął i wiemy, że jej nawet dał pewną pamiątkę spotkania, mianowicie obrazek, na którym wypisał pewną adnotację, że tutaj Teresa była, właśnie z nim spotkała się. I co ciekawe, już na początku trzeciego milenium, kiedy szukaliśmy różnych materiałów jeszcze nieznanych nam do trwającego procesu beatyfikacyjnego księdza biskupa, natrafiliśmy właśnie też na spotkanie z panią Cecylią i ona podzieliła się z nami swoją pamięcią jeszcze o tym spotkaniu, ale też tym obrazkiem, który dla niej, można powiedzieć, że po śmierci biskupa, po takich latach pamięci o księdzu biskupie, a szczególnie od momentu, kiedy pojawiły się rozmowy, myśli i działania związane z wniesieniem go na ołtarze, wręcz taką małą relikwią księdza biskupa. Więc jest też grupa osób, która posiada jakby w swoim życiorysie pewne odniesienie do księdza biskupa albo do jakiejś pamięci. Wspomniałem już chociażby o pogrzebie. Mamy kilka świadectw osób, które niewiele pamiętają szczegółów z życiorysu księdza biskupa, kiedy przebywał w tym miejscu, ale pamiętają pogrzeb. I może jeszcze jedna odsłona. Pani Cecylia Łubieńska, która związana była po wojnie z duszpasterstwem akademickim ojców jezuitów. Tworzyło się środowisko akademickie, także wspólnoty studenckie. Te wspólnoty przyjeżdżały na rekolekcje, na dni skupienia do Zamku Bierzgłowskiego i ona wspomina o swoich spotkaniach. One były takie migawkowe, ale wiedziała, że ona i te osoby, które przeżywały z nią rekolekcje w tym miejscu, że w tym miejscu mieszka biskup, że jest on z Łódzka, że ta jego historia jest inna od biskupów chełmińskich i innych biskupów. I ona też jeszcze podzieliła się swoją taką pamięcią o księdzu biskupie, który mieszkał w tym miejscu. Więc wydawałoby się, że ta historia księdza biskupa to jest historia zamknięta tylko w życiorysach pewnych wybranych osób. Okazuje się, że nie, że te wątki jego ostatnich lat życia przecież nie do końca w komfortowych sytuacji i nie do końca tak jak każdy biskup funkcjonujący w swojej diecezji, prowadzący swój dom biskupi, prawda, mamy tu z tym do czynienia, ale jednak okazuje się, że to jest historia, która ma te wątki takich różnych spotkań księdza biskupa i mam nadzieję, że większość tych wątków znamy, no ale zapewne nie wszystkie, które pozwalają nam odsłonić sylwetkę, pamięć księdza biskupa o księdzu biskupie. Dla mnie jako historyka ciekawe było to, że kiedy przeglądałem źródła toruńskie, diecezjalne, w różnym kluczu, kiedy tych źródeł szukałem, to biskup, jego pobyt
jest odnotowywane praktycznie w każdej kronice czy diariuszu zakonnym. Mamy chociażby redemptorystów w Toruniu, mamy jezuitów w Toruniu po wojnie, mamy siostry pasterki, mamy oczywiście siostry franciszkanki od pokuty i miłości chrześcijańskiej. W każdym z tych, można powiedzieć, miejsc, archiwów głównych, czy też archiwach tych małych domów zakonnych, kiedy były prowadzone kroniki, w każdym z tych miejsc jest odnotowana postać księdza biskupa. Najszerzej opisano tam historię pogrzebu, ale też są inne wątki, które są bardzo ciekawe. Tak więc ta historia księdza biskupa jest wielowątkowa. Myślę, że jeszcze cały czas trochę do odkrycia, do odsłonięcia tego ostatniego okresu z jego życia. Ważny moment w tej pamięci o księdzu biskupie to jest moment, kiedy coraz więcej osób, szczególnie zgromadzenie sióstr terezjanek, zaczyna myśleć, czy podejmować kroki, pytać się, czy można podjąć starania o wyniesienie na ołtarze księdza biskupa. Jest pewna historia oczywiście tej pamięci o księdzu biskupie i w tej pamięci, która prowadziła do procesu, niewątpiwie rok 2010 jest ważny, kiedy to mamy 60. rocznicę od śmierci księdza biskupa. To okrągłe rocznice trochę nas tam bardziej jakoś mobilizują, czy też przykuwają uwagę, więc ksiądz biskup też jakoś stanął trochę bardziej przed zgromadzeniem, które założył, też przed gronem osób. I dzięki też otwartości księdza biskupa toruńskiego, ówcześnie księdza biskupa Andrzeja Suskiego, który poparł te starania o próby zmierzenia się z tym wyzwaniem zbierania materiałów, powołania komisji, właśnie otworzenia procesu na etapie diecezjalnym. On na to wszystko wyraził zgodę, powołał odpowiednie gremia i szczególnie od tego 2010 roku widzimy, jak ta pamięć o księdzu biskupie, ale też i informacja o nim, jak ona dotyka różnych środowisk, jak coraz więcej osób właśnie przywołuje w pamięci jeszcze te śladowe, ale takie obrazy z właśnie pogrzebu, może jakieś pamięci o księdzu biskupie w pierwszych latach po jego śmierci, ale jest cała grupa nowych osób, która poznaje postać księdza biskupa i widzimy, że się tworzy zupełnie nowe środowisko osób, które nie miało szans nawet poznać księdza biskupa, ale które poznaje go i widzi, że jest to postać, która zasługuje nie tylko na uwagę, ale że jest to postać, która jest postacią, która wnosi coś i do ich życia, zaczyna też być zauważana w takiej perspektywie też życia duchowego, religijnego. I ta grupa coraz bardziej rośnie, coraz bardziej się rozszerza, dotyka różnych środowisk. I dzisiaj jesteśmy szczęśliwi już na etapie rzymskim procesu i mamy nadzieję, że jak Pan Bóg pozwoli, to za jakiś czas doczekamy beatyfikacji księdza biskupa. Oczywiście beatyfikacja będzie w Toruniu, ponieważ ksiądz biskup został pochowany. Dzisiaj już jego doczesne szczątki przeniesione zostały do nowego grobowca, ale według dzisiejszego prawa czy pewnych zwyczajów dokonują się beatyfikacje w miejscu najczęściej pochówku księdza, w tym przypadku biskupa, więc mamy nadzieję, że w Toruniu doczekamy beatyfikacji księdza biskupa Adolfa Piotra Szelążka.